Yeah, my boy. Nic trochę za głośno nie jestem. Dobra, kontynuując. Weźmy się za kopanie dziury. Tak jak na poprzednich dwóch streamach. Czy ja zamknąłem Marka dom? Tak mi się wydaje. Myślę, żeby się przydało. Podgląd sobie odpalić. Moment, moment. Okej. Czy ja właściwie chcę zużyć tą siekierę? Tą łopatę. Ty, to nie jest dla ciebie, zostaw to. Zastanawiam się trochę, jak będziemy kontynuować właściwie. Jak będziemy kontynuować wykopaliska. Pomyślałem coś w to, żeby tak jakby oddzielić jakby kawałki osobne, tylko nie do końca wiem, jak się z to wziąć. Znaczy, mam w teorii pomysł, ale nie wiem, jak on się przyjmie. Zaraz się tym zajmiemy. Znaczy, najpierw muszę całkiem to wyznaczyć, te wszystkie kawałki 8 na 8. I ogólny zamysł jest taki, żeby na przykład zacząć w którymś miejscu, tak jakby jeden głębokości, kolejny obok niego dwa głębokości, kolejny 3, 4, 5, 6. I tak po prostu w dół schodkami jechać. Lub mógłbym ewentualnie spróbować. Tak jakby wyrwać tutaj dookoła taką obramówkę. Tylko trochę by to kopanie zajęło, bo jest dosyć. Łach? Czemu napisałem łach? Łach! To jest sandstone. Kontynuujmy. A, miałem jeszcze ten na Discordzie puścić powiadomienie, tak jakby ręczne. Zaraz się tym zajmę, moment. Ale to się zastanawiam, jaki procent mojej widowni jest tak jakby związany w jakiś sposób z LGBT. Tak, ja widziałem dosyć sporo osób, ale jaki to jest procent właściwie? 50, 60, 30, 40? Licząc, że mam 10 stałych widzów.
Marka chyba nie będzie dzisiaj, coś mi się wydaje. Jestem tego niemalże pewny. Piotr, nie wiem, może się będzie uczył na maturę trochę. Ja też się będę uczył, ale później. Nadal najgorzej się czuję z polskim, bo matematykę wczoraj sprawdzałem i... No, szło mi nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Jeśli gdzieś nie walnę w obliczeniach, to powinienem raczej matematykę na luzie zdać. Polski! O, panie, to jest problem. Ja wykorzystajmy ten trik. Fuck, nie tak. Moment, jeszcze raz. Patrzcie na to, mamy cztery klocki, co nie? I robimy tak, niszczymy ten, później ten. I są trzy zniszczone. Jakby oszczędzacie wykopanie jednego bloku, więc czy się opłaca? Nie wiem, sami ocencie. O, to będzie zdecydowanie wolniejsze. O, no. No, Pieter, gdzie jesteś, kiedy cię potrzeba? Już trochę nie za głośno. Nie, chyba w sam raz mi się wydaje, choć może odrobinę. O, jakieś 5%. O. Jezus, czuję się jakbym grał wczoraj w Hollow Knighta. To jest lekka nostalgia, można powiedzieć. Czy polecam Hollow Knighta? Tak, polecam. Każdemu, kto lubi platformówki i dobrą fabułę. Chociaż z fabułą to może być ciężko tam, ale jak ktoś umie czytać między wierszami, to wszystko zrozumie. Ach, znowu zapomniałem. Moment. Streamy, tak. Jop.
Może to everyone nie działa od bota? Tak myślę. Nie wiem, czy byście guys woleli na przykład jakby było więcej tak jakby informacji na streamie, na przykład nie wiem, ostatni follow, coś takiego, ostatni donate. Czy lepiej jest jakieś takie właśnie przejrzyste, że jest jedna informacja właśnie na celu obserwujących, bo to według mnie jest najważniejsze. Czy byście woleli faktycznie, żeby było na przykład więcej tych rzeczy? Że każdy ma jakieś swoje własne problemy w życiu i nie możemy tak zbytnio kogoś oceniać, czy jego problemy są większe od naszych, czy mniejsze. Wszystko zależy od sytuacji według mnie. Ale twój status społeczny od tego, tak jakby, czy twój problem trochę od twojego statusu społecznego zależy, na przykład nie wiem, jedne osoby mogą mieć problem w stylu. No dobra, ciężko mi przykład podać, ale na przykład powiedzmy, jedni są bogatsi, inni są biedniejsi, no i każdy będzie miał inne problemy, takie codzienne, nie? Siema, Vitos, co tam u ciebie? Jak tam, widzę, mówisz, że ogarnięte wszystko wczoraj pisałeś? To ten mod sobie nowy dograsz i w sumie jest wszystko. No, jak ten mod dograsz, to się odnawia to by tak jakby możliwość zmiany. Więc jakbyś był kiedyś zainteresowany, to tam. Jak tam życie? U mnie szczerze mówiąc strasznie do dupy, ale nie wiem, czy chcę o tym gadać na streamie. Ale bardzo źle. W skrócie, niedługo matura, a ze strony rodziny żadnego wsparcia nie ma, więc trochę mi smutno, przykro bym powiedział. Stream możliwe, że dzisiaj też krócej trochę. Co to za blok tam wisi? What the fuck? Huh. No ciekawe. Piękny zachód. Dobra. Coś strasznie szybko ten dzień mija w Minecrafcie. Tego piachu jest. Jakbyś sobie zmienił na przykład nick na ten stary, wszedł, mógłbyś sobie do skrzynki po prostu zrzucić te rzeczy i później je wziąć. Więc wystarczy, żebyś tak to zrobił. Chyba, że chcesz całkiem od nowa zacząć, to też spoko. A tylko ci daję rozwiązania, jakbyś chciał na przykład odzyskać tamte rzeczy. Raczej zadziała, jak się zalogujesz na stałym niku, to powinieneś mieć te rzeczy. Po prostu zrzucasz je wszystkie do skrzynki i tyle. A jak masz jakiś wysoki level, to po prostu możesz się gdzieś zabić czy coś. Exp z siebie wypadnie, zalogujesz się, podejdziesz, zbierzesz i hej. Chyba, że ci nie zależy, to nie musisz, nie? Nie, już trochę za głośno to nie jest, ja się nie przekrzykuję z tym. Okej, może teraz trochę lepiej. Co uważam o Hololive? A co mam uważać? YouTuberzy jak YouTuberzy. Jedni lepsi, inni gorsi. Ale każdy jakoś próbuje przeżyć, co nie? Wiesz, to wszystko zależy od gustu, jaki kto lubi content. W sensie, czemu miałbyś banan dostać? W ogóle nie myślałem o tym, szczerze mówiąc. Co mi szkodzi multikonto? Więcej osób na serwerze jest. Zresztą jak byś mógł to wykorzystać? Jak na przykład ktoś wbija na serwer, a ja nie wiem kim on jest,
To raczej bana dostanie od razu, ale jak mówisz, że masz drugie konto, no to proszę bardzo. Spoko, spoko, nie ma sprawy. Wczelernia absolutna. Jak nikomu tym nie szkodzisz, to możesz mieć, proszę bardzo. O, fuck, no dobra. Wait, zaraz. Co mi się przydało pohandlować z nimi trochę? O właśnie, na tym nowym koncie, czy wiesz, w sumie jak masz nowe konto, to sobie możesz nawet cokolwiek wybrać, jak to się musi tego samego mieć. I to tam lata, no tak w sumie. Tak, spoko, spoko, nie ma sprawy, mi to nie przeszkadza, absolutnie. Mówię ci, jak nikomu tym nie szkodzisz, ani serwerowi, to proszę bardzo. Ze mną jak z dzieckiem, możesz się dogadać zawsze. Znaczy, no z dzieckiem w sumie trudniej się dogadać nieraz. Ale może najpierw cały piach zużyję, dopiero włączę potkę, bo już nie ma ich za wiele. Jak się w ogóle robi potkę siły? To mnie zastanawia. Nigdy nie byłem dobry z miksturami. Na speeda wiem, jak się robi. No w sumie chyba na tyle. Na regenerację to chyba z łzy gasta. Chyba deszcz pada, mi się wydaje. Dlatego tak pochmurniało. Jak uważasz? Jak chcesz, możesz zmienić, proszę bardzo. Mi bardziej chodzi o to z tymi zmianami, żeby nie było tak... Ktoś mówi, okej, okay, zagram sobie tym, a jednak mi się nie podoba, weź mi zmień, a może jednak tamto, a może jednak inne, W takim stylu, żeby ktoś na przykład tak po prostu nie korzystał z tego zbytnio. Uważam właśnie, że nie miałoby to sensu. Ja na razie nie mam zamiaru zmieniać, chociaż widziałem parę fajnych nowych klas, które doszły. Ale na razie zostaję przy tym, co mam. Myślałem, żeby na kucharza się zmienić, skoro teraz tak siedzę w tym dosyć gotowaniu tutaj. Ale jaki to ma sens, skoro to gotowanie jest bardzo niszowe, więc na dobrą sprawę nie potrzebuję go lepszego, a drewna zawsze, zawsze jest potrzebne. Nie powiem, że jest sporo nowych, ale trochę ich jest. Teraz jest ich na tyle, że można fajne combo robić. Na przykład taka powinna być też wiedźma i na przykład... wiedźma i... no ten od potionów. I tam jest coś takiego, że wiedźma jak wypije napój to jest dwa razy dłuższy. A ten mistrz... alchemik właśnie, alchemik. Może też podwajać potiony, czyli robisz potion na 8 minut, na 16 minut i jak wypijesz jako wiedźma, masz 32 minuty potiona. No, więc według mnie to jest niezłe combo. Na przykład wilki berserker. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Majówka jest i on chyba świętuje, bo jego brat przyjechał z coś takiego. Oni tam jakieś po prostu na imprezy jeżdżą, coś w tym stylu. Jakieś wyjazdy po prostu mają, nie będę tam zbytnio w to wnikał. Zajęty jest i tyle. A ja mam trochę wolnego czasu, bo się i tak uczyłem na matury wczoraj. To dzisiaj sobie trochę wolnego robi i zaraz do tego wracam po streamie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Perfekt. Wiesz co, nie przejmuj się, ja w ogóle nie wiedziałem, czy live będzie. No i kurczę, nie wiem, czy zaczynamy tą budowę już? Chyba tak, no bo co innego będę robić?
Z której strony zaczynamy? Z tej myślę, że zaczniemy. Będę budował dziurę po prostu, wielką dziurę w ziemi. Tylko chcę mniej więcej tak jakby zacząć początek, żeby ludzie wiedzieli, jak się tutaj wkopywać. Jak ktoś chce, to proszę zacząć. To jest tak jakby miejsce, gdzie możesz przyjść sobie materiały zebrać. No piasku to jest mnóstwo, sandstone'a też będzie nawet sporo. No i gobla przy okazji, jakbyś chciał gdzieś pokopać, to tutaj masz miejsce. Tutaj możesz kopać taki kamieniołom jakby, powiedzmy. Coś w takim stylu. To ten tutaj kawałek też odgrodzę. Żebym wiedział, że to jest... O, no właśnie. Sandstone mi tu będzie przeszkadzał trochę. Musisz bardziej zdefiniować sklep, bo ja myślałem o czymś takim, żeby wprowadzić tak jakby walutę tutaj w stylu monet. Zamiast szmaragdów i każdy jakby prowadził sobie swój sklep. Na przykład ty sprzedajesz na przykład marchewki czy coś, co ustalasz cenę i tak dalej. Jeżeli o takie coś mówisz, to mogę coś takiego wgrać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Plac zabaw dla Marka? A, pewnie. Znaczy na dobrą sprawę w tym tutaj obszarze możesz kopać jak chcesz, byleby w dół. To tam Marko, jak żyjesz? No tak myślałem, że nie będziesz miał czasu. Po prostu kopię dziurę na razie. Tak jak on będzie coś nachodzić, to po prostu będę zabijał, wbijał exp i powoli sobie enchantuję... No, książki, żeby enchantingi zrobić. Właściwie mam już na cały trójząb, tylko brakuje mi jeszcze lojalności, żeby sobie dorzucić. No i co? Aha, jeszcze dzisiaj pozbyłem się portali wszystkich, więc jak ktoś znajdzie, to chyba tylko kurwa Marek. Bo wydaje mi się, że zatkałem wszystkie, które się dało. I jest granica zwiększona do 3000. Więc masz 3000 w jedną i w drugą, więc masz 6000 bloków. Potem wbiję, to pogadamy. Spoko, spoko. A o której byś był? Bo ja nie wiem, zrobię stream i pójdę chyba się uczyć dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery. Dobra, pijemy. A, i Marek, bo kończą się potki, więc będzie trzeba dorobić. Składam szafę zaraz sobie, a potem zobaczymy. Spoko, spoko. Okej, zrobię. Właśnie, czemu nie odblokujesz całego świata? Żeby ludzie nie szli do endu, dlatego jest zablokowany. I żeby się ludzie zbytnio nie rozchodzili. Już jest zniszczony! Kiedy ja się przebiłem przez to? Excuse me? Aha, to jest ta bez enchantingów, dobra, wszystko jasne. O, wait, w sumie czekajcie, muszę sobie to wymierzyć. To cześć, cześć. No, odblokowałem po to, żeby się ludzie zbytnio nie rozchodzili. To znaczy jest zablokowane jest po to, żeby się ludzie zbytnio nie rozchodzili i żeby do endu nikt nie poszedł.
Właśnie tak zrobiłem, zniszczyłem portale, tylko wiesz, portali jest kilka na świecie. A mi się nie chce tak jakby od każdego do każdego latać, to nie jest coś takie łatwe do zlokalizowania. Pewnie są jakieś generatory map, gdzie mogę zobaczyć, czy są koordynaty, ale czy mi się chce? Nie. Łatwiej jest po prostu ograniczyć świat do iluś tam bloków, znaleźć wszystkie portale, co zrobiłem, i je zniszczyć albo zablokować, i to coś zrobiłem. Więc jak tylko ktoś będzie mógł znaleźć, to tylko Marek, bo on jest do wszystkiego zdolny. Dokładnie, problem rozwiązany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czemu nie chcę, żeby ktoś do Endu szedł? Już ci tłumaczę. W sumie nie mam większego powodu, ale nie chcę tak, żeby ktoś zabijał smoka po prostu, niech ten smok co tam siedzi na razie. A druga rzecz, jak Dream miał SMP, to tam też był zablokowany Endy, ja mniej więcej się na tym trochę wzoruję. Dziwne, że się teraz nic nie spamy niezbytnio. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak zwykle MC nie chce działać jak potrzebuje. Wiesz co, serwer będzie włączony później, więc się nie przejmuj nawet zbytnio. Grałeś może coś z Piotrkiem albo z Markiem na serwerze, jakby nie? Ci ostatnio nikt nie grał, bo mi nie było w sobotę i w niedzielę cały dzień prawie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra, wyliczone. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Oho, dzień dobry. W czym problem? No właśnie, jak go wpuszczę do endu, to koniec gry, więc to też jest jeden z powodów. Coś tu idzie na mnie chyba. Albo mi się zdawało. Ale to w czwartek tydzień temu, bo co wchodzę na to MC, to serwer jest wyłączony. Myślę, że DC to ktoś odpali. No właśnie. No tak jak mówiłem, teraz jest więcej tych tak jakby klas dodanych, więc i raz, więc wydaje mi się, że można fajny kombo z niektórymi z nich porobić. Chociaż klas chyba nie dodałem jednak, mi się wydaje. Tak się zastanawiam, o tym chyba zapomniałem. No tak czy siak, razy są dodatkowe, najwyżej będzie jeszcze jeden mod do wgrania. Ma Piotr ustawienia, uprawnienia znaczy. Piotr i Marek. W sumie na dobrą sprawę tobie Witos też bym mógł dać i w sumie każdemu, bo to tylko włączanie serwera, więc co za różnica. Bym kiedyś zrobił jakiś Watch Together, tylko nie wiem jak to jest z Twitchem i oglądaniem. Czy można to legalnie? Musimy się doinformować trochę. A to już po maturach chyba. Marek, siadło ci kiedyś na przykład jakieś zaklęcie na poziom 5? Tak na twoim enchantingu, czy nie?
Okej, to mogę ci najwyżej dać później uprawnienia. Co miałem jeszcze pomysł? Że. Znaczy, w sumie taki jakby pomysł na stream, powiedzmy, co by można zrobić, że zrobiłby sobie tak jakby skrzynkę tarcz LGBT, każdą flagę. Tak, o czemu by nie? Może by akurat ktoś przyszedł, może by kogoś tytuł zainteresował, tak jak myśli, o LGBT, zaraz przyjdę wyzywać wszystkich, o siema. Siema, jestem homofobem, nienawidzę gejów. W sensie nie ja, tylko ktoś by mógł wbić po prostu. I teraz raz, dwa, cztery. Dobra, to później ci dam to. Jak nie zapomnę, oczywiście. A tutaj już nie powinno być sandstone'a. Takiej wysokości coś mi się wydaje. Ja mam boosta mi teraz cały czas, a normalnie nie może być, jakbyś to enchantował. O! Fajnie! Widzę, co ty masz dalej tego, w sensie jak klasę kowala, czy coś innego? A wiecie co? Chyba zostawię to na razie tak, jak jest teraz. Po prostu będę kopał tak jakby tą granicę tutaj. Albo zrobię to jeszcze inaczej. Tylko się wydostanę stąd najpierw. Dobrze wyliczyłem, nice. Idę jeszcze raz, zostaję na live, biorę ze sobą do kuchni. Spoko, spoko. Czyli mamy kota kowala, kota drwala, trzy szulkery chyba będą, czajnik, Marek, moja siostra. Dwóch górników, dwóch kowali. W sumie, tak myślę, przydałby się węgiel, to byśmy tak jakby ogrodzili jeszcze cały ten teren tutaj. Czy to jest tak jakby... No, miejsce do ekskawacji po prostu. Tylko nie mam w sumie materiału, żeby w ogóle cokolwiek przepalić tu. W sumie mógłbym deskami zacząć palić. Jest to jakiś pomysł. Ja tak będziemy potrzebować. Cztery staki, dobra. Cztery piece. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery. Czy dam radę to deskami przepalić? Możliwe. No, zobaczymy. Na razie resztę zostawiam tu. Tu się przydało zrobić więcej tych skrzynek. Czy ktoś gra jeszcze gra oprócz Marka Kostka i mnie? Na bieżąco nie, ale ogólnie było parę osób, co grało jeszcze. Kurde, sporo tego piachu.
Czy na spawnie będzie jakiś węgiel? To jest pytanie. Za milion punktów. Dobrze wyliczone, perfekt. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Perfekt, idealnie. To musiałbym trochę wełny sobie nazbierać, sporo barwnika. Tak po staku myślę każdego. Skąd tyle kwiatków wezmę? Trochę mączki by trzeba. Czy Raid to coś złego? W jakim sensie? Na Twitchu? Nie, w Minecrafcie tak. Raid polega na Twitchu na tym, że... Na przykład powiedzmy, u mnie jest teraz... Zakładając 10 widzów, ja robię rajda na przykład na kanał Marka. To tych wszystkich 10 widzów przekierowuję od niego i oni automatycznie oglądają Marka. Na tym polega rajd. Przeprowadzić raid? Dobra, to musisz wybrać jeszcze na jaki kanał musimy go przeprowadzić. Znaczy wiesz co, to nie tak szybko, bo to by się live wtedy zakończył, więc na razie nie, ale możemy później to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W MC, jak obronić raid, to masz tanią wyśniaku, możesz dostać nieśmiertelnik. O, tak właśnie. You want some fuck? Dziękuję za obserwację. Nuclear... Place is back. Hello, hello. Do you speak Polish? Or is it English? I'm not sure. Dzięki for the follow. No, kończy się podka już. Kurde, Marko! Flaszki się kończą! Oh, you are Indian, I see. How did you get here? How did you discover my channel? I am Polish myself. I know English. Oh, that's cool. My English is okay. I think we can communicate. To be honest, this is first time that I have a Indian person on my stream. What's the goal today? I'm gonna tell you. We are just digging a big hole in the ground, for everyone on the server to just dig in and get some materials. Well, it's kind of big project, you see. But I think it's gonna be worth a while. Your English is better than mine. Thank you.
I will have an major exam in the on Wednesday. No, on Wednesday. On Friday from English. I hope it goes well. I've saw you on recommended. Oh, that's nice. Thank you for the holo again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. To be honest, lately there has been a lot of... how do I say this? English-speaking people on my streams? Yeah, I think I can say that. No właśnie, India. Okej, okay, Marko, za godzinę. You know, I would invite you to play on the server, to be honest. But I don't know if you would have fun with... well, basically everyone here is speaking Polish. I mean, everyone probably knows English, but... I don't think it's good enough. And I don't know if you would have fun in here. And also, we're using quite a few mods, like Minecraft Origins and Minecraft Origins classes. So you would have to use them. To be able to play. Sorry, my internet crashed. I didn't hear what you said. I can play on the server. I'm on mobile. Oh, I don't think it's possible if you are on mobile. I'm not a computer expert, to be honest. This is my first Minecraft server, to be honest. We had a friend who wanted to play on console, but it didn't really work. I was going to, like, see what I can do about it. But I don't think if it's possible. It's not a problem. Okay, server or realm? It's a server on Aternos, not realm. I don't really own a Minecraft yet. I am using a crystal launcher. I need to get some money and then I will get real Minecraft. Also, I can't really afford realms. To be honest, at this point. I would like to, but I can't now. I need to make more chests, to be honest. I can try logging in with the server IP. Yeah, wait, you are on your phone right now? Because there is, shit, I need some wood. Okay, we go to sleep, we get some wood, or coal, and we will be back. We are going to be back. Because I have all the, IP version and the mods on our Discord. There is a link in the description, or I can just give it to you here. DC. Yeah, here's the link to our Discord. You can go there, get all the mods. Oh no, it's the pillagers. Powiem ci, Witos, że... Pierwszy raz ktoś z Indii tutaj się pojawił, szczerze mówiąc, jeszcze nie miałem nikogo wcześniej chyba. Wszystkie strzały mnie trafiły. O, kuszę wyrzucił. Zużyta? Zużyta. Okej. It's not gonna be long, the stream, I mean. I'm going to study for the exam. To be honest, English and math is easy for me, but I need to pass the Polish exam, and it's to be honest, it's really hard for me because I have to, like, I don't know how to say it in English, but I have to write
an essay on a certain topic, and those topics can be really stupid for me. I can't give you an example, but I'm just not good at writing. I'm not good at writing. And the version of server is 1.18.2. There is the IP on the links in the Discord. I can give me a second. Yeah, it's under Among Us channel. There is a linky channel. You can get everything there. I don't know if you can, if you are familiar with mods and how to use them. If yes, that's cool. If no, there is also a tutorial video linked in there, so you can use that. Dobra, Witos, jak z tym rajdem? Do kogo rajdujemy? Bo musiałeś wybrać kogoś. Ile jeszcze czasu? W sumie będziemy mogli za chwilę zrajdować, tak na dobrą sprawę. Za jakieś 10 minut. Po co ja tu przyszedłem właściwie? Aha, po węgiel. Po węgiel, kamień i jeszcze chyba łopatę miałem jedną. Mi się wydaje tutaj gdzieś. Tak, okej. Okay. Łopata, łopata, dwie łopaty, te się naprawi. W sumie crossbow mi niepotrzebny. W sumie zaraz, mogę jeszcze mieć tutaj potek z tyłu trochę. Where do I get the mod on the Discord server? I can ping you in there. What's your... Have you joined already? Yeah, you did. Okay, I'm gonna ping you. Hashtag here. No. Hashtag... Wiki. Okay. I have pinged on the server. All the mods above are on this channel. It starts with Fabric, Origins Classes, Origins Voice Chat Fabric, and all of them. What do you have, launcher or do you use Minecraft? I don't know how to do this on the Minecraft. But on the Crystal Launcher I could help you. I don't know how to do this on other launchers. But on the Crystal Launcher I know how to do it. Nie, tak po prostu kliknąłem, nie chcę by się skończył live. Wiesz co, w sumie tak będziemy kończyć. Ten rajda możesz po prostu mi później przypomnieć, żebyśmy zrobili. Yes, you download all of them. You need to use Fabric 0.14.2. Yeah, that's it. I think you can... use the fabric on the on your launcher. You just like create new profile or something like this. I'm not sure. I don't know how to say it in English, to be honest. And yeah, all of them. You know, if you can't do it today, or you just or something. We're gonna be streaming tomorrow too, so it's not a big deal. Okay, I need a book. Do we have a book in here?
Wow. O, lur 1. A, to możemy disenchantować. Let's see. Power 4 knockback. Nope, nothing good. Okay, let's take this. And let's go. Oh, wait. Can I... do this? Yes, or... yeah, it's the same. Not much the difference. Okay, let's go. It's saying file might be harmful. It's not harmful, it's just because... I don't know why it says that. If you are using AdBlocker, it probably will say it, but it's not harmful. It's not a virus. I know how it sounds, but really it's not. I have like 10 people using it and no one's complaining. I think it says for all the mods on the default settings. I don't know, I'm just using it from the official site. It might say because it's harmful because you are downloading it from the Discord. That's why it says it's harmful. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fajnie było, gdyś mówił po polsku, jeśli tak po prostu mówisz. W sensie, co masz na myśli, Vitos? Ja się mogę mówić od czasu do czasu, ten tylko próbuję tutaj pomóc. Now, you know, to be honest, I don't know what you have to do now. On Crystal Launcher, I just create. There should be a link up there. Wait a second. Can I? Fiance. Copy. Whoops! This is not this. Give me a second, I need to do something. How do I do this? This link I wrote here. I don't know, maybe this tutorial will help you? I don't know how to do this on legit Minecraft. Gesser tłumaczy jak w gracie mody. No teraz cały czas mówisz po angielsku, nawet jeśli nie mówisz do tego pana. Serio? O, może tak jest z przyzwyczajenia. Oh yeah, Mr. Nuclear, how do I... what's your name? How do I refer to you? Are you a he or a she? Or do I just say Nuclear? Hey guys, imagine jak będziemy mieć jakiegoś gościa z Indii, to będzie nieźle. Wiesz tak, Vito, spróbuję, żeby było to otoczenie po prostu przyjazne, więc mówię po angielsku, bo skoro ktoś jest po angielsku, no to chcę, żeby czuł się tutaj mile widziany. You could just download the Crystal Launcher, if that's okay with you, and use this Crystal Launcher to yeah, that tutorial is in Polish, but I think you can figure it out just by the looks of it. Będzie problem z porozumieniem. Damy radę, na spokojnie. I will figure it out, don't worry. Okay, okay, that's cool. 1, 2, 3, 4. If you need some help, just ask. I will try to help you, any way I can. Also, how do I refer to you? Are you a he, she? How can I call you? Just Nuclear or something else?
Are you a streamer also? Do you stream? Wy tak, ale ja leżę, jeśli chodzi o angielski. Dasz sobie radę, na migi się dogadacie. Zresztą wiesz, to i tak każdy sobie daje głównie radę sam, tak jakby na własność. Marek sobie tam daje radę, co tam nieraz ja mu pomagam czy coś, albo on mi pomoże. Ja też sobie tam żyję tak jakby własnym swoim ciągiem. A ja też coś rozumiem, ale nie dam rady nic odpowiedzieć. Nie no, dasz radę, na przykład się będzie pytał, czy mogę coś pożyczyć, nie? A ty mówisz, jasne. Znaczy w sumie będzie ciężko tak jakby pisownią wytłumaczyć coś, na przykład jakby na tabliczkach by było pisane, albo coś w tym stylu. Tak słownie to damy radę jakoś. In Polish, if you want to say thank you say dziękuję. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. To jest czwarty, czyli na piątym powinienem się gdzieś wkopać. Nie wiem, czy mnie fantomy nie będą atakować niedługo. Pod ziemię do nich spróbują wejść. Server IP, ok, give me a second, I'm gonna ping it to you. It should be somewhere above, to be honest. If not, ok, I see. I'm gonna send it to you. Yes. Ok, this should be the one. The one I have just sent on the channel. Z tłumaczem będziemy gadać, no pewnie. Umiem powiedzieć, że nie rozumiem angielskiego, yeah. No. W sumie, właśnie, no to jak byś powiedział, Witos, powiedz mi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj chyba się muszę wkopać. I do not understand English, yeah, nice. Ale jak to jest z tym angielskim twoim, Witos? Po prostu nie rozumiesz, czy na przykład cię nie interesuje ten język? Bo na przykład niektórzy mają awers do niektórych języków i nie chcą się w ogóle ich uczyć. Dobrze to policzyłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak ja z niemieckim? No właśnie o tym mówię. Ja też niemieckiego bardzo nie lubię, powiem ci. Żaden nauczyciel mnie nie mógł go nauczyć. Mam szkołę w angielski, ale to co się nauczy od razu wylatuje z głowy i nie wraca. Wiesz co, nie wiem, ja jakoś miałem taką pasję do angielskiego, może trochę tata mi ją tak jakby wpoił po części. Ale nie wiem, ja na przykład... No nie wiem od kiedy, nie powiem ci, ale... Właśnie, jak ja się angielskiego nauczyłem? No to jest pytanie. Znaczy wiadomo, szkoła... Dużo oglądałem tak jakby YouTube'a zagranicznego. Później oglądałem filmy po angielsku albo coś takiego. Znaczy no, w sumie na jedno wychodzi. Piosenek po angielsku dużo słucham. Gry teraz też gram po angielsku praktycznie. Jakoś tak wyszło z tym. Nie, może taka praktyka słuchania jakby coś takiego. Jaki kanał oglądałem? Vanos Gaming głównie. Moment, grupa, one, boom. Teraz będę na trzy fronty rozmawiał. W sumie na dwa. I don't understand anything from English. Oh yeah. O, dobry wieczór, Marko. A, witam. Jak tam życie? Jak impreza? Jak tam fajnie? Cześć, ziemniaki, odlicz zaraz i będę. Dobra. I can't join, Where is that? What does it say? Te mody masz tam nie w jednej grupce, tylko strasznie rozwalone może, żeby nie wszystkie grał może. Right. Dobra. Wiesz co zrobię? O, faktycznie gadam po angielsku teraz, dziwne to jest. Czekaj, już to robię. Dobry wieczór. Ja tak zawsze mówię, dobry wieczór. Dobra, moment. Dobra, ja za...
You should have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mods in total. Can you like count them or something to see if you have all of them? 3, 4. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Oh, so you are trying to connect from your phone, right? This might be the case. To be honest, I don't know how to fix this. How can you connect from the phone? If you were on PC, I'm pretty much sure you could just connect without any problems. A ty Witus, jak dołączasz, bo nie pamiętam co napisałeś. A, ale to jakiś tam miałeś problem też chyba. Telefon nie ma szans. Yeah, like my friend said, you can't really connect from your phone if you are playing on... well... To be honest, I don't know how this works, but I don't think you will be able to connect if you are using your phone. Okay, thank you for that. If you will ever have like a possibility to use a PC or something, you are welcome on our server. But I think we are gonna make a little break from the streaming. I'm gonna make dinner and maybe we'll stream again later. I think we are gonna end it here. I'm gonna make dinner and maybe on afternoon we are gonna play again. But that's a maybe. No dobra. Chyba skończymy to po prostu, tutaj mi się wydaje. To jak, Vitos, robimy raid czy może później? Bo w sumie tak kończymy z tym. Czemu po angielsku mam odpowiadać? Okej, okay, dobra, no to możesz go wykorzystać kiedy indziej. Po prostu mi powiedz, ja będę raczej pamiętał. Okej. Okay. No to było na tyle. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. See you later.